syn przygotował się do startu w zawodach jakichś międzynarodowych, bo był w kadrze młodzieżowej. Skończyli ćwiczenia, wychodzili stamtąd i w tym momencie no, młody zobaczył jakąś linę wiszącą. Koledzy zobaczyli, że się wpiął w tą linę i zaczął się spinać. Ktoś nagle usłyszał huk. No i okazało się, że Andrzej leży na ziemi nieprzytomny. Wprowadzono Andrzeja w stan śpiączki. Po godzinie czy po dwóch zrobiono tomograf komputerowy. W nocy już dowiedzieliśmy się właśnie, że jest ten obrzęk mózgu, który rośnie, że jest krwiak i że jest podejrzenie pęknięcia czaszki. W piątek po południu przy tej trzeciej czy czwartej próbie wyłudzania no już był niepokój. W sobotę zdecydowanie lekarze mówili, że no, nie jest najlepsza sytuacja, że nie daje się go wybudzić. I myśmy wtedy tam przy Andrzeju byli i nic, tylko krzyczeliśmy: Andrzej, otwórz oczy. I nic. I w pewnym momencie ja mówię: Andrzej, jeżeli wiesz, że tu jesteśmy, ściśnij moją rękę. W pewnym momencie Andrzej tak kciukiem mocno i potem innymi palcami coraz mocniej ścisnął rękę. I zaczęły się otwierać te oczy, tak, coraz bardzo powoli, szpareczki coraz więcej i z powrotem opadać. Pamiętam jakieś próby wybudzania. Pamiętam, że ja nie bardzo odróżniałem jawy od snu, bo miałem dużo nieprzyjemnych snów, które mi się po prostu mieszały z tymi scenami krótkich odzyskań przytomności w szpitalu. Ale ja nie miałem poczucia, żeby jedno czy drugie było bardziej realne. Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością, przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością. Miałam problemy z zajściem w ciążę i stąd moja właśnie prośba, że właśnie zwróciłam się do sióstr o no, modlitwę. I siostry zaproponowały, że właśnie za wstawiennictwem Sługi Bożej, Matki Celiny, właśnie będą się modliły w mojej intencji. Szczęśliwie zaszłam w ciążę bez żadnych problemów. Poszłam do lekarza, najpierw na jego twarzy uśmiech przy wykonywaniu USG. Później taka ogromna powaga, więc poczułam, że jest coś nie tak. Pytam, co się dzieje. No, mówi, że jest dzidziuś. Ma już centymetr, bije serduszko, pokazał mi, więc no oczywiście wzruszenie. Ogromna radość, ale mówi też: wie pani, mamy problem, ponieważ na prawym jajniku jest guz wielkości 5 na 8 centymetrów. Moja mama przybiegła tutaj do sióstr, ponieważ jesteśmy bardzo mocno zżyci z siostrami już od dawien dawna, prosząc o modlitwę. Siostry zaproponowały, siostra przełożona obecna, że rozpoczną modlitwy za wstawiennictwem Matki Celiny. My modliłyśmy się wszystkie w kaplicy i kiedy tylko dowiedziałyśmy się, że Małgosia ma problemy, że będzie problem z dzieckiem, które ma się wkrótce urodzić, rozpoczęłyśmy nowennę. I to była nie tylko taka nowenna dziewięciodniowa, ale to była taka przedłużona nowenna, w zasadzie do momentu urodzenia się Celinki. Po południu pojechaliśmy do naszej parafii, oczywiście pomodlić się czym prędzej i spotkaliśmy siostrę, dać nam mszę świętą, tak, i spotkaliśmy siostrę Władysławę zaprzyjaźnioną z nami, która wtedy była organistką u nas w parafii. W momencie jak Magdalena przyszła i mówi, że taka tragedia, to ja ani na moment nie myślałam o jakiejś beatyfikacji, że w razie cudu. Tylko kto pomoże tej rodzinie tak bardzo strapionej? I tak mówię: Magdalena, tylko Matka Celina. I rodzice się modlili i ja wtedy zaraz zadzwoniłam do prowincjałki, prowincjałka do Rzymu. W całym zgromadzeniu się włączali. I akurat Andrzej wyszedł w czwartek, kiedy się kończyła nowenna w jego intencji. Także on wyszedł w czwartek i w tym momencie skończyły się siostry modlić. Matka Celina Bożencka jest moją praprababką, a Andrzeja praprababką. We wszystkich takich momentach, gdzie trzeba było kogoś poprosić o coś,
wstawiennictwo jakieś, no to do Matki Celiny się uderzało zawsze. Doznaliśmy ogromnej łaski za pośrednictwem Matki Celiny, dzięki modlitwom sióstr. Myśmy naprawdę byli i bardzo wdzięczni, i bardzo szczęśliwi. Przy czym jak żeśmy dziękowali lekarzom, każdy niezależnie od siebie powiedział nam, na mnie dziękujcie tylko siłom wyższym. Żarliwa modlitwa nasza, ale i rodziny również, o to, żeby Andrzej wrócił do zdrowia. To był cud, który był wymagany przez Kościół. Andrzej, pamiętasz, jak po pierwszych badaniach, które miały stwierdzić, że jesteś zdrowy po wypadku... U doktora Miedańskiego. Tak, i ty do mamy mówisz w tramwaju, mamo, ja bym nie chciał, żeby to był cud. A mama pyta, Andrzej, coś ty, dlaczego? No bo bym nie mógł grzeszyć. Bogu na zawsze szczęście, szepnęłaś nam jako hasło. Przyznam się szczerze, tak od początku może to nie ja się modliłam, ale siostry. Ale potem faktycznie, kiedy już tak się człowiek znalazł w ciężkiej sytuacji, to faktycznie gorąco się modliłam za wstawiennictwem Matki Celiny. No i wymodliłam prześliczne dzieciątko i modlimy się o następne dziecko. Kiedy pojechałam do onkologa, do Krakowa, on powiedział, że on nie wyczuwa nic, on nie bardzo wie, czy cokolwiek tam było. Mówi, wie pani, żadnej operacji na razie nie będzie, proszę powtórzyć USG i wyniki badań krwi za miesiąc. Za miesiąc podczas badania USG no guza praktycznie nie było. Było coś wielkości 21 mm. A wyniki badań krwi były już dobre. I postanowiłam sobie wtedy, że jeśli to będzie dziewczynka, dla mnie to było od początku jasne, że jest to cud. I że jeśli urodzę dziewczynkę, to w podziękowaniu matce Celinie za wstawiennictwo nazwę córeczkę Celina. Był taki moment dość ważny, kiedy modliłyśmy się już o rozwiązanie. Ktoś zadzwonił z domu, że Gosia jest już na sali, że rodzi, więc my przed Najświętszy Sakrament i modlimy się. Potem już była wiadomość, urodziła się dziewczynka, będzie Celinka i ogromna radość i łzy radości. Matka Celina Bożencka od wczesnych dni swojego życia, lat może dokładniej, od wczesnych lat zdradzała wielką więź z Panem Bogiem. Wzrastała w bardzo przyjaznej atmosferze domu rodzinnego. Kiedy miała 19 lat, rodzice przenieśli się na krótko do Wilna, żeby wprowadzić Celinę w życie towarzyskie, ale też w trosce o rozwój życia religijnego. Celina, wydaje się, raczej myślała o życiu zakonnym niż o małżeństwie, ale jak się okazuje, rodzice byli innego zdania. Celina ten czas w Wilnie spędzała owszem na zabawie, na spotkaniach towarzyskich, ale też na modlitwie. Bardzo chętnie biegała do Ostrej Bramy i tam przed Matką Bożą Ostrobramską trwała na modlitwie. Na podstawie tej osoby, założycielki sióstr zmartwychwstanek, że powołanie jest jedno, że mamy tylko jedno powołanie. Powołanie do świętości, do dojrzałości, do rozwoju życia wewnętrznego. A ta droga jest różna, w różnym czasie. Starał się o jej rękę Józef Bożencki i rodzice Celiny uznali, że jest to odpowiedni kandydat na męża. Celina, widząc, że taka jest wola rodziców, widziała w niej wolę Bożą i miłość do męża objawiała się nie tylko w codziennej posłudze w domu, w tym jak przebiegało ich życie, w zgodności, w miłości wzajemnej, w szacunku, życzliwości, w stylu wychowania. Okazuje się, że byli bardzo jednomyślni, wspierali się.
Dowodem na to, że bardzo kochała swojego męża, jest również wielka troska o niego w czasie choroby. Była matką czworga dzieci, dwoje pierwszych dzieci zmarło we wczesnym dzieciństwie. Oddała się całkowicie wychowaniu dwóch starszych córek, Celinie i Jadwidze, troszcząc się o ich wychowanie, tak jak mówiłam, z wielką miłością, ale i surowością, była bardzo wymagającą matką. Oto my, nauczyciele i wychowawcy częstochowskich szkół sióstr Zmartwychwstanek, przybywamy dzisiaj w pielgrzymce wiary do grobów matki Celiny i Jadwigi Bożęckich, by zaczerpnąć od nich duchowej siły do pracy z dziećmi i młodzieżą, by tak jak one służyć młodemu pokoleniu radą i pomocą, by kształtować ich młode serca w zmartwychwstańskim duchu. W tym roku, gdy matka Celina dostąpiła zaszczytu bycia błogosławioną, pragniemy właśnie od niej uczyć się miłości Boga i człowieka. W Rzymie, kiedy trwała na modlitwie i miała wielkie pragnienie odbycia spowiedzi, przystąpiła z wielką ufnością do kratek konfesjonału i otworzyła swoje serce przed spowiednikiem, którym okazał się ojciec Piotr Semenenko, ówczesny generał Zmartwychwstańców. Księża Zmartwychwstańcy od początku założenia ich zgromadzenia widzieli potrzebę powołania do życia siostrzanego zgromadzenia o tej samej duchowości i podjęcia tej idei, której poświęciło się zgromadzenie księży Zmartwychwstańców, a więc odrodzenia narodowego naszej ojczyzny, ale też i moralnego. Mogła powiedzieć, o, jestem bogata, jestem zamożna, mogę sobie używać życia, mogę też być jakaś pyszna z powodu tych darów, tej operatywności, którą mam w sobie, mogę być nadęta. Ona się na tym nie zatrzymuje. To wszystko, co otrzymuje, to jakoś, to wszystko jej służy. Służy tym Panu Bogu, służy tym wszystkim innym ludziom. Dostrzega biedę, troszczy się o tych, którzy są w trudnej sytuacji. My przyjmujemy jako początek zgromadzenia rok 1891, Święto Trzech Króli, 6 stycznia. To jest ten moment najbardziej właściwy dla uznania, że zgromadzenie już istniało, bo śluby złożyła nie tylko matka Celina i Jadwiga, ale pierwsze kandydatki do zgromadzenia. Matka Celina najwierniej przejęła i duchowość, i samą ideę zmartwychwstania. Przyjęłyśmy tę ideę za hasło naszego zgromadzenia i nosimy je na naszych krzyżach, które otrzymujemy w Dniu Ślubów Wieczystych. I ono brzmi przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały. To jest droga zbawienia, to jest centralna tajemnica chrześcijaństwa. Staramy się ją realizować poprzez tę drogę, jaką wyznaczyła nam matka Celina. Ona nie zaniedbała ani modlitwy. Ona nie zaniedbała tego rozwoju wewnętrznego. I widzimy, że wreszcie przychodzi moment, kiedy po prostu na tej drodze swojego życia, kiedy mąż umiera, kiedy dzieci już zostały odchowane, są dojrzałe, to dorasta wreszcie do powołania do życia konsekrowanego. Była osobą ogromnie odpowiedzialną i dawała temu wyraz jako żona, jako matka swoich dzieci i jako matka zgromadzenia. Z całą miłością prowadziła siostry po drogach uświęcenia w myśl tej duchowości, ale jednocześnie była osobą surową, wymagającą, bo widziała w tym wolę Bożą. Jak to było, matko Celino, w tamte pierwsze dni, lata, gdy pytałaś co chwilę, co robić dalej, wyjechałaś w obcy świat, gdzie wszystko było dalekie, nie swoje, nie polskie. Jak można tak odejść w nieznane, niepewne, trudne jutro, odwyknąć od siebie, nie budować na niczym, żeby budować na Bogu? Jako przełożona kęckiej wspólnoty, domu, który został wybudowany przez matkę Celinę, w którym żyła matka Celina i jest ten dom pełen śladów obecności matki Celiny, modlę się w szczególny sposób za każdą siostrę naszej wspólnoty.
powierzam matce Celinie wszystkie sprawy wspólnoty i poszczególnych sióstr. Modlę się o wierność w realizacji charyzmatu paschalnego, który nam przekazała matka Celina, zostawiła nam w testamencie, aby były jedno. Proszę, by matka pomogła realizować nam ten testament. Matko Celino, ucz nas trudu codziennych zawierzeń, gdy niepewność jutra, sprawy zbyt trudne, nadzieje zbyt dalekie wypełniają nam serca. Wspieraj nas w modlitwie i wiernym trwaniu przy Bogu i Jego Ewangelii. Przyjechałam tutaj do Kent i czułam się zagubiona, ale siostry mi powiedziały, że mam się modlić do matek i wtedy będzie wszystko dobrze. I postanowiłam codziennie chodzić, zwłaszcza modlić się u matki Celiny i potem ułożyło się wszystko dobrze i jestem już 55 lat i czuję się szczęśliwa. Matko Celino, trudną drogą szłaś za Jezusem. Spraw, niech się dobro w nas dokona, abyśmy doszli do zmartwychwstania. Praca w nowicjacie to jest praca nad duszą ludzką, więc ja codziennie polecam każdą siostrę matce Celinie. I wszystkie siostry, nad którymi pracowałam, z którymi pracowałam, codziennie polecam, nawet do tej pory, mimo że one już złożyły profesję wieczystą. Matko Celino, szukająca w każdym zdarzeniu woli Bożej, niech nam Twój przykład świeci jasno. Niech Twa modlitwa nas wspomoże. Mnie zafascynowało hasło na krzyżu, które kiedyś zobaczyłam u jednej z sióstr. Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały. To jest hasło naszego życia i hasło naszej codzienności. I to jest właśnie na naszym krzyżu. To było na krzyżu matki Celiny, matki Jadwigi. One rozpoczęły, my idziemy dalej. Z wielką ufnością zwracam się do matki Celiny w sprawach, które są mi powierzane przez inne osoby. I głównie są to sprawy rodzinne. Jeżeli ktoś bardzo pragnie mieć dziecko i nie może doczekać się tej łaski macierzyństwa, bardzo serdecznie i bardzo szczerze o tym z nią rozmawiam i proszę ją o to. I wyprosiła dla mnie i dla moich bliskich wiele łask, a między innymi również i łaskę macierzyństwa dla mojej siostrzenicy. Modliliśmy się z całą rodziną o ten piękny dar. Jestem matce ogromnie wdzięczna i mamusia dziecka też jest bardzo wdzięczna. Matka Celina przez całe swoje życie jest wzorem do naśladowania dla matek, dla wdów, dla osób poświęconych Panu Bogu, ponieważ na tych wszystkich etapach życia była dla nas wzorem osoby, która jest zapatrzona w Boga. Dzięki Ci, Panie Boże.